Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Cynk, mam nadzieję, że macie dobre humorki, bo czas na omówienie anime. 7. odcineczek leci, wypijmy sobie kawusie. Dobre, no i lecimy oczywiście. Omawiamy naszego rolnika, gdyż bardzo, bardzo, bardzo ciekawy odcinek. Bardzo jest mi przykro, że niestety, ale nie jest to anime dla dorosłych. W sensie wiecie, o co mi chodzi. Mogłoby być to dużo krwawsze, więcej takiej politycznej gry i tak dalej, a niestety zrobili to jako ten, a historia jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, więc jedziemy oczywiście już z omówieniem. No i teraz tak, na początku mamy oczywiście naszego głównego bohatera, który chwali się tym, że już jest sołtysem. No i teraz tak, tu się okazuje, że posłaniec jest władcy demonów, który przybył tak naprawdę sprawdzić, jaki status chcą mieć właśnie w tej wiosce, a raczej chcą się przekonać, czy nie będą wrogami ogólnie. Na jakiej zasadzie? Jako po prostu ten. No bo no, nie oszukujmy się, jest kurczę przerażony, tak? Ktoś, kto zabił Wiwernę, nie może tak sobie być normalnym człowiekiem, tak? No i oczywiście na pamiątkę naszego poznania dał mu prezent, jakiś tam eliksir leczniczy wielofunkcyjny. I tak o, nasz sołtysek mówi, że słuchaj, no to jeżeli władca demonów pozwoli nam żyć na tej ziemi, bo to jest teoretycznie jest jego ziemia, chociaż praktycznie podejrzewam, że nie, bo on, no wątpię, żeby się tutaj zalęgał, nawet te bestie po prostu mu nie pozwalają, więc teoretycznie są jego ziemie, ale praktycznie nie. No on mówi mu w sumie, że słuchaj, no to dobra, to ja będę płacił podatek, będę wam płacił 10%. 10% co roku z moich zbiorów, ale nie przetworzonych produktów, tylko takich, wiecie, takich normalnych, czyli jakieś tam zboże, jabłka i tak dalej, i tak dalej. No i on jest w ogóle zdziwiony taką propozycją, nie spodziewał się tego, ale no, pyta się, czy jest zadowolony, no bo nie oszukujmy się, on ma taką potęgę, że każde królestwo wokoło nie chciałoby być jego wrogiem, zwłaszcza królestwo demonów, wolałoby nie zostać zniszczonym przez, kurwa, jedną wioskę, więc on się pyta, czy to ten, oni oczywiście podpisali traktat od razu, no bo wiadomo, na piśmie to na piśmie. No i się okazuje, że no dał mu prezent, jabłka w środku, zapakowany tak jak on dał mu eliksir, on dał mu jabłka. No i ten nasz główny, ten, gościu sobie wyrusza. No tu się dowiadujemy właśnie, że ten eliksir to jest bardzo wielofunkcyjna w sumie eliksir, który no jest potężny i bardzo drogi pewnie w tym świecie i niezwykle rzadki. Więc tutaj nasza lekarka jest bardzo zadowolona. Tutaj się dowiadujemy, że tak technicznie to w tym momencie, podpisując ten traktat, uznali ich właśnie za wioskę, co oznacza, że są jeszcze pod ich niby kontrolą, czyli jest ich ochroną, tak? No bardzo fajna sytuacja, no logiczne, nie? Tu się dowiadujemy, że stawka podatkowa zazwyczaj to jest 50-60%. No ale wiadomo, że on nie chciał się kłócić o procenty z pobierania, no bo kurde, no bez przesady, nie chciał ich urazić ani nic w tym życiu, bo by zdechł szybko, bardzo szybko. Tu się okazuje, no, że nasz sołtysek bardzo dobrą robotę zrobił. Nieświadomy, co prawda, ale zrobił bardzo dobrą robotę. No mało tego, że to, że oni będą przyjeżdżać raz w roku po zabieranie tej daniny, oznacza to, że no tak naprawdę nie będą kontrolować tego, co oni mają i ile czego produkują, więc tak naprawdę mogą oszukiwać ich jak chcą. Świetna robota. Tu się bardzo dużo dowiadujemy w tym momencie, że no oni tutaj sobie mówią, że przyjął on ich warunki, się okazuje, że no nie mógł sobie pozwolić, ponieważ była księżniczka wampirów i anioł zagłady. Więc no kurde, się okazuje, że ten anioł i księżniczka są bardzo znane na tym świecie i są niezwykle potężne. Mało tego, wysokie elfy też są znane i są silne, a do tego piekielne wilki są też znane i są silne, więc no tutaj było naprawdę ostro. Tu się dowiadujemy, że oni są wręcz przerażeni tym, co się dzieje i co to jest za wioska w ogóle. Są przerażeni, że są tak potężne istoty tam. Tu się okazuje, że tam owoce i tak dalej. No tu się dowiadujemy też, że władca demonów walczył kiedyś z tym pająkiem, Zabutonem, może nie konkretnie Zabutonem, możliwe, że po prostu jakimś tam jego poprzednikiem, czy coś w tym stylu. No i władca demonów, czyli chyba najpotężniejsza istota w królestwie, musiała walczyć kiedyś z tym pająkiem i pewnie nie wygrała, albo po prostu był remis, coś w tym stylu. Więc jak to potężne jest stworzenie. I tu jest w ogóle zupełnie inaczej przedstawione niż u nas, więc wychodzi na to, że nawet Zabuton jest super, super potężny. No, ta wioska jest po prostu OP. No i dalej, o przepraszam, dopiero się obudziłem. Dobra, jesteśmy oczywiście ze smokiem. Smok się pojawia i to jest tak prawdziwy władca smoków, czyli pewnie był też władcą tej wiwerny. Albo wiwerny nie zaliczają w tym królestwie jako smoki i on nimi nie rządzi. Bardzo możliwe, że smoki są wyżej w hierarchii. No i oczywiście tam mówi, że ten mu mówi, słuchaj, to się zmień troszeczkę, bo bym cię zaprosił do siebie, no i masz, mamy. Jest tam władcą demonów, bla, bla, znaczy władcą demonów, jest władcą smoków. Pewnie też jest super potężny jak na ten świat, jeżeli Wiwerna był ten, na pewno jest potężniejszy niż ten, władca demonów. No jestem przekonany w 100%, a mimo tego pochylał głowę, więc widzimy co i jak. Tutaj oni sobie zabawili, ten go nachlał troszeczkę. Mamy tu oczywiście naszego głównego bohatera, no i teraz zrobili nowy dzwonek dla Zabutona, żeby jak są goście, to żeby goście, jak przychodzą goście, to żeby ona dzwoniła, a nie waliła na sygnał alarmowy. Więc jest spoko. Tu mamy oczywiście też to, że oni, no, przyjechało, nie wiem skąd, znaczy dowiedzieli się od władcy demonów tak naprawdę, od jednego z jego informatorów, że jest tu i tu taka wioska, jest pod naszą jakby ochroną, czy pewnie coś w tym stylu. No i oni tutaj zaproponowali. Nie wiem dlaczego w sumie oni tu przyjechali, bo jeżeli dobrze wiemy, no to ten las jest niezwykle straszny, niezwykle trudny do w ogóle przejścia i tak dalej, a oni sobie tak po prostu przeszli, to też troszeczkę dziwne dla mnie. Chociaż możliwe, że też, że wilki teraz badają tereny i no jako, że watacha jest potężna teraz, no to raczej już nawet z tym niedźwiedziem sobie porabią. No tu się okazuje, że tutaj oni no, próbowali sobie zobaczyć jeszcze, no wiecie, no bezpieczeństwo, tak? Tutaj jeszcze, no oni są źli, no bo oni kurczę przyszli bez prezentu, a próbują odwiedzić tam wioskę, więc też halo, halo, o co chodzi. No ale i tak dobrze ich zagospodarowali jak dla mnie. Oczywiście tam troszeczkę informacji, oni mówią, że słuchaj, mamy szkło, mamy różne przetwory, jakieś tam sztućce, nie sztućce, bardzo chętnie byśmy z wami zhandlowali. Tutaj przepraszam za to, że nie miał prezentu, ponieważ w jego kulturze prezentów się nie daje, więc no nie ma sensu, nie wiedział o tym. Tu się dowiadujemy też, że w ogóle to zacznijmy od tego, że wampirzyca jest księżniczką jakąś tam kuźwa potężną, znaną na cały świat. Mamy tego anioła, który jest najpotężniejszym z aniołów, czyli ta kobieta. To jest jakieś te trio aniołów, to jest w ogóle jacyś mordercy niesamowici na polu bitwy, którzy kurwa zostali sławni. Wysokie elfy też są groźnymi przeciwnikami i też trzeba na nich strasznie uważać. Boom, nie? Masakra. No tutaj mamy tego, że w sumie to władca smoków to się zrobił tragarzem, żeby winko dostać, spoko. No i co? No i tu się dowiadujemy też, że oni przynieśli do wioski, chcą, żeby zamieszkały tu te kobiety. Jestem troszeczkę zdziwiony. Po co? Na jakiej zasadzie oni chcą, żeby te kobiety tutaj przyjechały? O kurde. Boże, przepraszam. Na jakiej zasadzie oni chcą, żeby te kobiety tutaj żyły? Po co? Nie mam pojęcia. Naprawdę, nie mam pojęcia. Może po to, żeby się nauczyły po prostu możliwości rolnictwa ich? Żeby ukraść po prostu przepisy? Coś w tym stylu. Możliwe. Ale wydaje mi się, że to nie jest aż tak skomplikowane z racji tego, że to anime jest dla dzieci i nie będzie tu takich podchodów, wydaje mi się. Dobra, lecimy dalej. Oczywiście tutaj przyszli chłopcy, bo on chciał mówić, kurczę, przyszłość tej wioski leży na włosku. Potrzebujemy, kurczę, potrzebujemy chłopów. Więc no, przyszli 10-letni chłopcy. Oni myśleli, że on ma jakiś fetysz, kurwa, że jest pedofilem, a tu... No i co? No i tyle, nie? Bardzo fajny odcinek, dużo informacji. Bardzo mi się podobał. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za słuchanie i do następnego. Jeszcze bym zapomniał. Zapraszam serdecznie na mojego Discorda, jeśli jesteś nowy i zapraszam na rozdawajki, jeśli jesteś nowy, bo co 2 tygodnie rozdaję gry. Trzymajcie się.